Ze mną Damian Janikowski. Damian, twoja pierwsza gala MMA i twoje pierwsze zwycięstwo. Gratuluję jak najbardziej. Powiedz mi, spodziewałeś się tego? Nie, ale śniąc i myśląc od tygodnia i widząc wygraną walkę w głowie, we śnie, no musiało to się spełnić. Generalnie wykorzystałem wszystko jako zawodnik po prostu MMA, który jest we wszystkich płaszczyznach dobry. Zrobiłem to, co mogłem. Próbowałem uderzać, kopałem przy siatce, biłem łokciami. Kiedy tylko mogłem, wykorzystałem po prostu uderzenie kolanem. Bardzo się cieszę, że naprawdę jestem pierwszym zawodnikiem, który mojego przeciwnika od 15 walk ktoś po prostu podłączył, znokautował, bo on wcześniej tak walki nie przegrywał, także widać, że muszę mieć trochę tej siły więcej. Dobrze, powiedz mi, to magiczne kolano, tak? Ćwiczyłeś to jakoś tak specjalnie? Chciałeś go tym zaatakować, czy to po prostu tak wyszło z walki? Wyszło raczej z walki. Bardziej to chciałbym podziękować i pochwalić mojego kolegę Marcina Prachnio, który tak naprawdę on na mnie stosował i na wszystkich kolegach w klubie kolana, ponieważ on robi to najlepiej, tak, z naszego teamu, i obiecałem mu na tej walce, że jeżeli tylko będę miał okazję, przeciwnik zrobi 3 kroki w tył, po 3 krokach będzie kolano, i tak zrobiłem, bo 1, 2, 3 i było kolano. I było Prachnio kolano. Dobrze, a powiedz mi, stres. Czy był duży stres, wychodząc na tak ogromne widowisko? Raczej nie. Większy miałem dużo wcześniej właśnie w karierze zapaśniczej. Tutaj wychodziłem do siebie, wiedziałem po prostu, czym to pachnie, jak to wygląda, i jako zawodowy sportowiec to jest światełko w tunelu, tak? Tam, gdzie którędy idę, muszę się skupić, żeby kostki nie skręcić, żeby się nie potknąć, żeby się rozebrać, żeby się jakoś nie rozpłakać w jakiś sposób, a wchodząc do klatki, to po prostu trzeba być zawodnikiem i robić swoje. Czy jakoś specjalnie będziesz teraz to świętował? Czy dotarło już do ciebie, że jesteś wygrany dzisiaj? Jeszcze nie. Myślę, że jak przywita mnie watacha moich wszystkich przyjaciół, znajomych i rodzina, która przyjechała tutaj, a myślę, że z 200 osób jest na pewno, bo to autokarami, busami przyjeżdżali, samolotami przylatywali, to wtedy po prostu będę czuł to, że po prostu coś zrobiłem, że wygrałem tą walkę, że moja w ogóle taka... W ogóle szybka, nie mieli na co patrzeć, i to jest takie trochę może przykre, bo pewnie chcieli więcej zobaczyć, ale wiadomo, że jak ktoś coś daje, to trzeba to wykorzystywać. On dał się uderzyć kolanem i musiałem to wykorzystać. Co dalej, powiedz, bo już jesteś pełnoprawnym zawodnikiem MMA. Idziemy dalej w tym kierunku? No oczywiście, że tak. I wszędzie o tym mówię. Teraz troszeczkę odpoczynku i wracamy z powrotem na matę. Cały czas się będziemy doszkalać, dokształcać w tym kierunku i będziemy walczyć. Cały czas. Czy już wybrałeś jakiegoś kolejnego przeciwnika? Czy masz jakieś specjalne zachcianki, że tak powiem? To nie jest tak łatwo. Raczej tutaj włodarze wybierają zawodników, także wszystko jest w ich rękach. Ja nie mam nic do powiedzenia, kogo dają, z tym trzeba walczyć i trzeba sobie z tym radzić. Dobrze, bardzo ci dziękuję i jeszcze raz bardzo gratuluję dzisiejszej wygranej.